serdecznie wszystkich zainteresowanych gramatyką języka niemieckiego. Dziś Fehler Jäger, temat perfekcyjny. W perfekcyjny sposób opanujemy jeden z czasów przeszłych, perfekt. Inaczej mówiąc, po raz kolejny udajemy się na polowanie na problemy gramatyczne. Pierwsze zasadnicze pytanie, kiedy używamy tego czasu? W języku potocznym stosujemy go do określania czynności, która miała przebieg w przeszłości. Jest czasem, którym posługujemy się w każdej sytuacji, mając na uwadze przeszłość, zwłaszcza kiedy mówimy o swoich przeżyciach. Zwróćcie uwagę na przykład. Ich habe gestern im Lotto gewonnen. Wygrałem wczoraj w Lotto. Perfekcyjna konstrukcja w czasie przeszłym. Skoro tak perfekcyjna, nauczmy się jej idealnie stosować. Przejdźmy jednak do budowy takiego zdania. Czas przeszły perfekt utworzycie za pomocą dwóch elementów. Potrzebujecie czasownika posiłkowego haben lub sein oraz formy particip perfect czasownika. Ale kiedy użyć którego czasownika posiłkowego? Nie każdy bowiem pasuje do każdego czasownika. Zacznijmy od posiłkowego sein. Po pierwsze, z posiłkowym sein utworzycie czas przeszły czasowników ruchu, kiedy wyrażamy kierunek, przemieszczanie się. Pokażę na przykładzie. Michael ist nach Berlin gefahren. Michael pojechał do Berlina. Przemieścił się, dlatego użyliśmy posiłkowego sein odmienionego z osobą. Zdaję sobie z tego sprawę, że kiedy analizujecie zdanie, większość czynności jawi się Wam jako ruch. Ale zapamiętajcie, chodzi o taki ruch, w którym mamy do czynienia ze zmianą miejsca z punktu A do punktu B. Tańczyć to wprawdzie ruch, ale nie tańczycie chyba w dwóch pokojach naraz. Nie o taki ruch więc chodzi. To taki fehler, którego ja wytropiłam u Was i zamierzam ukręcić mu głowę. Wróćmy do posiłkowego sein. Druga sytuacja, w której sein pomoże Wam zbudować perfekt, to czasowniki zmiany stanu. Mówimy tu o takich czasownikach jak aufstehen, wstać, fallen, upaść, aufwachen, obudzić się, czyli wyrażamy przejście z jednego stanu w drugi. Rzućcie okiem na przykład. Karina ist um 8 Uhr aufgestanden. Karina wstała o 8. Nastąpiła zmiana stanu, spała, ale już teraz, w tym momencie, nie śpi. Stan posiłkowy sein. Są jeszcze trzy czasowniki, które musicie perfekcyjnie opanować, pamiętając, że łączą się z sein. Są to sein, czyli być, werden, zostać, stać się oraz bleiben, pozostać. Przykład, Thomas ist Arzt geworden. Thomas został lekarzem. Zatem, układając zdanie, dokonajcie analizy, jaki czasownik posiłkowy wybrać. Jeśli chcecie wyrazić ruch, zmianę stanu lub na horyzoncie pojawi się jeden z trzech wyjątkowych, użyjcie sein. W pozostałych sytuacjach nie pozostaje Wam nic innego, jak użyć haben. Zastanawiacie się na pewno, co z formą przeszłą, czyli kolejnym elementem tworzącym ten czas. Mówimy o particip perfect. Tu, moi drodzy, przyda się po raz kolejny Wasza perfekcja i dobra pamięć. Wiecie bowiem, że formę particip perfect dla czasowników regularnych utworzycie sami. Do tematu czasownika doklejacie przedrostek g oraz końcówkę t. To proste, prawda? Bez problemu utworzyliście przecież formy gespielt, gemacht, gelernt. Problem wygląda inaczej w przypadku czasowników nieregularnych. I tu przyda się Wam taka maleńka ściąga, ale najlepiej nauczcie się jej na pamięć. Aha, jeszcze drobna uwaga. Czasownik w formie przeszłej postawcie na końcu zdania. Informacja, co robiliśmy w czasie przeszłym,
postawiona na końcu to taka wisienka na torcie tej konstrukcji. Czas na perfekcyjną powtórkę. Po pierwsze, pamiętajcie o posiłkowym. Analizując zdanie, sprawdźcie, czy macie do czynienia z ruchem, zmianą stanu, czy trzema z grupy wyjątkowych. Waszym posiłkowym w tych przypadkach będzie sein. Dla każdego innego czasownika wybierzecie haben jako posiłkowy. Wszystkie te problemy już poskromiliśmy. Po drugie, forma particip perfect. Na Waszym miejscu nauczyłabym się jej na pamięć, aby Wasza komunikacja brzmiała zawsze perfekcyjnie. Żegnam się z Wami, moi drodzy, czasem przeszłym, gdyż ich hoffe, ich habe schon perfekt erklärt. Do następnego spotkania w Fehlerjäger, gdzie po raz kolejny udamy się na dalsze poszukiwania.